Witam Was serdecznie. Jesteśmy na live'ie. Co 2 tygodnie robimy sobie wspólnie nowe pazury, żeby się zmotywować nawzajem. Ja dzisiaj robię lewą rękę. Tak, lewą rękę, którą będę robiła prawą ręką, więc jest łatwiej. Zaczynamy. Rękawiczki, dezynfekcja, bo już tam pogadałam z ludźmi na czacie. Dlatego bez przedłużania. Ktoś mnie kiedyś pytał, po co pani dezynfekuje te rękawiczki? Przecież one są czyste z pudełka, czy coś tam. Boże kochany, niewiedza ludzka jest ogromna, bo one nie są jałowe. Nie jałowe. Nie są jałowe, więc to, że sobie je dodatkowo zabezpieczę, no bo na pewno nie są zarażone niczym złym, tak? W sensie niczym groźnym, no ale dodatkowo można sobie je zdezynfekować, bo jak i tak dezynfekujesz dłonie klientki, to przy okazji możesz jej wmasować te dezynfekcje i masując też rękawiczki. Ludzie są bardzo nieświadomi wielu rzeczy, dlatego no, naszym zadaniem jest ich uświadamiać. Dobra, pierwsze co? Ściągnę kolor, zobaczę co tam pod spodem się dzieje. No. Bo będzie korekta na bank. Skąd mam frezarkę? Z drillo.co. Tu znajdziesz 300D. Micro NX 300D. Albo jeżeli masz mniejsze fundusze, to Micro NX 201N. Co lepsze, Micron 201N czy 300S na początek? To zależy, no na początek na pewno 300D, bo jest najbardziej miękko się pracuje, to po pierwsze, po drugie jest wyświetlacz. No ale na początek, jeżeli nie mamy pieniędzy na początek, tyle, no to 201N. 300S, no jak już mam, powiem szczerze, że wolę dołożyć parę stówek i mieć 300D. Było na tyle, jeżeli chodzi o ściąganie koloru. Teraz mogę już się brać za skórki, ale wcześniej sobie jeszcze ściągnę trochę nadmiaru grubości żelu łysym. Mamy tu jakieś opaski ścierne? O, tu są jakieś. To 240. Dobra. Nie lubię stożków do ściągania, ja lubię nimi dojeżdżać do... żeby ściągnąć cały kolor. Nie potrzebuję dojeżdżać do boków. Jest mi to totalnie zbędne, dlatego wolę bęka, bo i tak jeszcze wszystko muszę matowić, dlatego żeby tamtego paznokcia nie narażać na zbyt częste frezowanie, zostawiam sobie boczki, żeby przy matowieniu to wszystko i tak usunąć. A, już wiem, dlaczego ten paznokieć tak nadbudowałam, bo jest trochę krzywy, ten mój naturalny. Dobra, lecimy ze skórkami. Zacznę od wariata, delikatnie. A może właśnie nie? Właśnie zacznę od wariata, żeby się działo. Dobra. Okej. Wariat siedzi, więc co? Kurde, chciałam... bo to będzie nagrane, a nie będę z Zuzanną, dziękuję za słupkę, ale nie będę mówiła z tobą na twarzy. O! Dziś szarżuję! Lecimy! Ale uwaga, sprzedam wam teraz świetny przepis, znaczy mi smakował, Przemkowi i mojej mamie, na deser. Mega. A może holo? Miedziane holo, kata 11 kolorów.
kusisz. Uwaga, jedno awokado, albo dwa w sumie, bo może, no dobra, więcej sobie tego zrobicie. Awokado, dwa, sześć łyżek kakao dużych, co tam jeszcze było, mleczko kokosowe, tak ze 100 ml chyba, tak, no. To będzie taki mus. I co tam jeszcze wrzucałyśmy? Syrop z agawy albo klonowy. Tak, daj tyle, ile lubisz. Jak lubisz słodko, to dodaj więcej. I chyba trochę oleju kokosowego wrzuciłam. Coś jeszcze tam było? Nie. I to jest tak dobre. Jak chcesz bardziej pastę, to mniej mleka kokosowego. To jest tak dobre, że po prostu... Oh. Okej. Okay. Co to za pędzelek? Mój ulubieniec na dzień... Na dziś. Nail Art Painter? Nail Art Painter. I więcej nie jest napisane. Dziękuję za subka, zapracowany za kontek. Ja go kupiłam tutaj na Wyspach Kanaryjskich, więc kurde, nie wiem. Może gdzieś w internecie znajdziecie. Poleć mi lampę bezcieniową i pochłaniacz. Pochłaniacz? No ja mogę polecić z czystym sumieniem tylko mój. W sensie mój, ten, którego teraz używam. Nowa Flare Typhoon. Bo moim zdaniem to jest najlepszy pochłaniacz, jaki testowałam, a testowałam ich dużo. Ewentualnie możesz sobie zrobić odpowiednik Typhoona sama składając i nie będzie kosztował 1000 euro. Tylko niecały 1000 zł. To jest ogromna różnica. Na Kulo znajdziesz instrukcję, jak to zbudować. Sobie coś takiego. Całe VOD. Tutaj. Wejdź sobie w inne. Tutaj inne. I mamy pochłaniacz pyłów. Jest naprawdę fajnie to pokazane. Świetnie. Mnóstwo naszych kursantek już sobie kupiło, już używa tego pochłaniacza, więc jest miodzio. Ale paznokcie mnie uczula. No, ale paznokcie, no to nie ale paznokcie cię uczula, tylko jakiś składnik konkretny. Jak cię firma może uczulić? Wszystko, oliwka też. Daj spokój, no. Dziewczyny, no skończcie z tym. Mnie uczula firma X, mnie uczula firma Y. Dajcie spokój, to składniki, konkretne rzeczy was uczulają, a nie firmy. Skąd ten ciemnogród się szerzy? Może takich... Można dużo tanich kupić, albo droższe, a dłużej używać i kupić raz, więc w tym wypadku, no zależy jak kto na to patrzy. No frezarki też można non-stop kupować nowe, jak się tylko coś wykrzaczy. Albo można jedną porządną kupić, no. Ja w salonie nie mogłam sobie pozwolić na frezarkę, która by mi się, wiecie, coś tam by się z nią podziało. Zaczęłaby być jakieś mieć awarie, ponieważ no, klientki by mnie zeżarły, bo nie miałam gdzie przepisywać tych klientek. Więc musiałam od razu inwestować w dobrej jakości frezarkę. To po pierwsze, a po drugie, no mam porównanie, bo testowałam też frezarki tańsze z Allegro i uwierzcie mi, jest różnica. Ogromna w użytkowaniu, w długości użytkowania. Firma krzak, wyrwać krzak, firmy brak. Czy oglądałam program... Jeszcze czas. 5 minut. Czy oglądałam program Kosmetyczne Rewolucje, są tam pseudostylistki. Nie wiem, nie umiem się odnieść, bo może widziałam kawałek gdzieś, ale nawet już nie pamiętam, co tam było. I tam nie było pseudostylistki, tylko to była w tym odcinku, który ja widziałam. Fajna stylistka, bardzo fajna dziewczyna, stylistka, bardzo taka fajny człowiek, tak się zdawało z tego filmiku. Z tego odcinka, więc no trudno mi powiedzieć. Mamy tutaj bazę i według Przemka widzi mi się, mam zrobić różowy
paznokieć, biały paznokieć. Dobra, biały zrobimy na... O tak, dobra, te dwa zrobimy białe. Bo będzie i na bazie hybrydowej, i na żelu. Venalisy test, też Venalisa. Dobra, to teraz się możemy już naprawdę pożegnać. Było mi bardzo miło, że w tej niedoli mnie tutaj tak dzielnie wspierałyście. Ja nie wiem, czy bym dała radę, gdyby nie wy, poważnie, bo no, nie powiem, że nie będę tych produktów używać, bo będę tego używać na wzorniki. Topy na wzornik, wiecie, jak robicie serię na przykład 12 kolorów, to topy schodzą hektolitrami, więc no na pewno produktów będę używać, czy na sobie, czy na kimś. Nie wiem, na sobie raczej nie, ale może to wyćwiczę na kimś, że będę miała dwie ręce i będę mogła, wiesz, sobie przytrzymać rękę malowaną. Jaką markę najbardziej polecam? Różne. Nie ma takiej, która by mnie w 100% zadowoliła niestety. Taka się już kończy, bo jesteśmy od 16 i ja już po prostu ledwie tutaj zipię. Głodna jestem w dodatku jak po prostu smok. I biorę się za kanapkę i idziemy do domu. Wam też życzę, żebyście sobie odpoczęły. Niedziela wieczór, trzeba się zrelaksować, bo jutro początek tygodnia, poniedziałek, więc zbierajcie siły na nowy tydzień, nowe zadania, nowe cele i do dzieła. Tak, byłaś bardzo dzielna. No dziękuję bardzo, bardzo dziękuję, że to doceniacie. To po prostu było poświęcenie dzisiaj niemożebne. Mam nadzieję, że jak ktoś chciał sobie kupić te lakiery, i go odwiodłam od tego, to dobrze. Bo ja, póki nie znajdę sposobu na te lakiery, to nie kupujcie. Tak. Czy pokazać jeszcze raz? Dobra, ostatnie pokazanie pazurów. Oj, ciemno, ciemno. I uciekamy. Każdy w swoją stronę. Każdy w swoją stronę. Kto był, ten wie, co Edyta dzisiaj przeżyła. I co musiała po prostu znieść. Więc idę się do domu zrelaksować, zjeść coś dobrego, a wam życzę tego samego. Więc do zobaczonka, kochani. Widzimy się wtorek Live Edu Show. W środę z moimi kursantkami. No i codziennie jakiś tam filmik gdzieś się pojawi nowy, więc jest co oglądać. Pa, pa, buziaczki.